O, bo nas słychać? Nie było słychać, teraz mamy nas słychać. Halo, halo, halo. Teraz nas słychać. Halo? Jeszcze raz. Halo, Warszawa. Halo, halo. Słychać, słychać. Jeszcze raz, mamy, wiem, naszymi gośćmi są Halo Tubrysie, chłopacy, para gejów, którzy... Pedałów, ogrodników, pedały, no. Którzy pochodzą ze Szczecina. Jestem dumna, że takie misie pisie pochodzą. Tak, z tego wiemy, wprowadzałyśmy w błąd, oni nie mieszkają w Niemczech, Paselwalku przy ogrodzie. Znaczy, ja powiem tak, bo prowadzałaś ty, ja od razu mówiłam, że jesteś po prostu za granicą, a ty mówiłaś, że... A kurwa, ja najgorsza jest on! Jesteś najgorsza. Dlaczego się dajmy się przywitać w ogóle z nami. Cześć! A nie, weź mi nic. Cześć. Cześć. Powiedzcie jeszcze, który jest który, bo nie każdy wie. Ja powiem. Bo, no powiedz. Czarek to ten w długich włosach jak Jezus. A Darek to ten w okularach. W okularach, dobrze, mamy. Pochodzenia niemieckiego, dlatego też w Niemczech. Ale nie są w Niemczech. Szkoda. Gdzie wy jesteście? W Niderlandach. Królestwo Niderlandów. Nie mówimy już Holandii. Tak, właśnie. zmiana. Tak, dokładnie. Powiedzcie... W Królestwie Niderlandów, mniej więcej od półtora roku. Wydarzyło się to około pół roku po naszym ślubie, który był pięknym przeżyciem, ale okazał się dla nas zgubny finansowo, ponieważ zaczęliśmy tracić klientów po tym, jak udzieliliśmy wywiadu na temat ślubu jednopłciowego w Niemczech i posypali nam się klienci. Naprawdę? Nie. Tak. Czekaj, ale co to zaczekaj, Nie, bo warto powiedzieć, ale klienci niemieccy, początku, nie, mogę do końca... Nie, kurwa. Klienci niemieccy czy polscy? Polscy. No nie, niemieccy, kurwa. Chciałam wiedzieć! No kurwa! Przypomnijmy, że chłopacy też, bo oni wszyscy wiedzą, zajmowali się ogrodnictwem, czy architekturą ogrodnictwa, czym bardziej. Jednym i drugim. Tak. I prowadziliście tą firmę w Szczecinie. Przez 15 lat. Właśnie, bo nawet chyba nie wiem, czy wy do tej pory, czy macie, czy nie, czy na Facebooku był taki profil ogrodnik, coś takiego? Tak. Nie ma już tego, ja sprawdzałam. Na Facebooku nie ma, ale wciąż mamy nasz kanał na YouTubie, który tam jakby funkcjonuje i na którym wciąż jeszcze mamy dosyć dużą rzeszę widzów na miejskim ogrodniku na YouTube. Natomiast generalnie no, z ogrodnictwem się pożegnaliśmy w takiej formie, przynajmniej tej fizycznej. Co to znaczy w formie fizycznej? Bo w formie... chwila. Gdzie się tu zmieniamy? Co się dzieje? Co się dzieje? Chcę pokazać. To po prostu musisz... Co się tak dzieje? Nikomu nie chcę to pokazać. Nie, po prostu pokaż. A nie! Wyłączyliście się! Dobra. W formie... cały czas mamy ogród w domu, więc... Forma szczątkowa, ale działa. Coś jest. Tak, wciąż mamy ogród w domu i wciąż ten ogród... To tak jak ty, z naszego kwiatka. Ja nie mam żadnego kwiatka. Natomiast w tej formie takiej prowadzenia firmy i wykonywania ogrodów, projektowania ogrodów musieliśmy się niestety pożegnać, bo tak jak mówimy właśnie zaraz po wywiadzie zaczęliśmy tracić kontrahentów. W zasadzie jakiś tydzień po wywiadzie jeden z naszych głównych kontrahentów się wycofał z umowy. Niesamowite. I to był początek wiosny. No i potem się już posypało, to już potem zostało nam w sumie tylko dwie takie stałe klientki, które, dla których byliśmy nadal tymi samymi brysiami. To jest niesamowite. A reszta, mieliśmy takie komentarze, że dopóki się nie pokazaliśmy, to byliśmy, oni wiedzieli, że jesteśmy gejami, ale w sumie skoro się pokazaliśmy w gazecie, to teraz ich sąsiedzi wiedzą, no i oni sobie już nie mogą na to pozwolić. Ja pierdolę, niesamowite. Gdzie ich sąsiedzi widzą, że geje. Czekaj, bo coś mówi właśnie, nie zrozumiałem. Przepraszam cię, Darek, bo przerwałam cię, bo skomentowałam i... Bo nasz gej to jest nasz gej, więc my możemy go tolerować, ale jak już go o nim wiedzą wszyscy, no to już jednak nie jest tak fajnie. Bardzo ważne. Ja pamiętam taki tekst, kiedyś był w Gazecie Wyborczej, lat temu już ze 20 może, który dotyczył piłki nożnej i tego, że grał w naszej drużynie polskiej Olisa Debe. I tytuł tak. tego tekstu był Mój Murzyn jest zawsze biały. I to chyba jest to trochę, co wy mówicie, nie? Tak. Jak to jest taki mój tak, tam, to tam... Właśnie. To jest tam spoko. Nasz gej jest zawsze hetero, nie? Tak, tak, tak. Znaczy, naszego patrzę... osiedla, ale jak już idzie dalej, to już no nie. To no nie. I ta gazeta w sumie z jednej strony pozwoliła nam pokazać, że pary jednopłciowe naprawdę zasługują na ślub i udzieliliśmy bardzo ciekawego wywiadu i Sonia przeprowadziła go naprawdę w sposób profesjonalny, no ale niestety pogrzebała naszą karierę finansowo bardzo, bardzo. Powiem tak, znaczy jak na was patrzę, no to rozumiem, że osoba, która nie wiedziała, że jesteście gejami, to była jakaś niewidoma, prawda? No,
No dużo tak, nie widziałeś, tak, no to się zdarza. Bo jak widzisz, my sobie tutaj wytrudowaliśmy na czołach. Jeden z napisał wypierdalać, drugi jebać PiS, a tam pod tymi ukrytymi napisami jest pedał i sprzedawcy dzieci. Dobrze, my tutaj blisko do Belgii mamy, więc my tutaj już rozpoczęliśmy biznes pośredniczy w sprzedaży dzieci. To macie blisko na targi dzieci. No tak. Bardzo blisko. Breaking news, wiadomości TV PiS. Mamy tutaj dostawców dzieci do Polski. Dostarczają rośliny. Tak, to dzieci. Tutaj będą ten kanał przerzutowy, nie? I dobra, i wybraliście tam Holandię i powiedzcie, co wy tam to robicie, jak zajmujecie się... Mogę zapytać, gdzie w Holandii jesteście mniej więcej? W Niderlandach jesteście mniej więcej? 6 kilometrów od granicy niemieckiej jesteśmy w jakże cudownej, uroczej miejscowości, która nazywa się Venlo, w której mieszka najwięcej Polaków. O! Współczujemy. I tam, tak. Współczujemy. Czy są fajni Polacy tam, jakby w Niderlandach? Czy w Pierdol? Czy tacy są Polacy? Nie, wiecie co, generalnie Niderlandy są faktycznie, tak jak całe Niderlandy są otwarte, tak ta Polonia tutaj nie jest jakaś tragiczna. Wiadomo, że jak wszędzie na Saksy wyjeżdża też trochę patolusów, ale oni są w dużej mniejszości i nie odczuwa się tego tak bardzo. To w sensie naprawdę nie, ciężko byłoby powiedzieć, że mamy jakiekolwiek problemy w związku z tym, że jesteśmy gejami. Absolutnie nie. Więc jakby nawet pomimo tej takiej dużej Polonii w tej okolicy, to tego się w ogóle nie odczuwa. Nadal jakby czujemy się bardzo swobodnie. Słuchajcie, już nawet niektórzy piszą u nas na czacie, żeby powiedzieć, który kontrahent was porzucił po tym, jak się dowiedział, że będziemy ich też jebać. No to my mieliśmy prywatnych kontrahentów, więc no nie chcemy skończyć w sądzie. To nie. Chętnie, tutaj mamy wiesz, tylu prawników na Niderlandach. Tak, amazing. Słuchajcie, bo ja jestem wielką fanką Niderlandów od dawna. Goleniów mój rodzinny. Jest w Niderlandach. Ma współpracę z taką niewielką miejscowością, która nazywa się Opmir. Kojarzę, koło Belgii, tam jest hala. Ja jeździłam tam dzieci. Ale uwaga, ja jeździłam tam właśnie do dzieci. Ale nie żeby na targi, tylko żeby z nimi budować domki. To jest organizacja SCOC, witała cię. A, to była w Amsterdamie, tak, to prawda. No właśnie. Czy jak oni się nazywają? COC. COC, nie? COC, bo oni współpracują bardzo z KPH do tej pory. Współpracują, to takie w ogóle sportowe. Gadamy z nimi, nie z nami, między sobą. Bo już wiecie, już zagadałyśmy się same do siebie. Ale powiedzcie tak, bo właśnie wam mijają jakoś 2 lata od ślubu. Minęły. Wczoraj? Wczoraj, dobrze pamiętam. Happy birthday to... A to się śpiewa? Dzieci z Belgii, Ale powiedzcie, bo mówi się też często, że 2 lata to jest taki najtrudniejszy okres w małżeństwie, że później może być już tylko lepiej albo gorzej, więc jak... Wiecie co, właśnie mówiliśmy ostatnio, rozmawialiśmy z przyjaciółmi, że w zasadzie teraz w tych czasach, kiedy pary mieszkają ze sobą najczęściej już od tego pierwszego seksu albo jeszcze to wcześniej, prawda, bo my to ciężko mówić o tym, czy coś po ślubie się zmieniło. My tak naprawdę jesteśmy ze sobą już 6 lat, więc te 2 lata już mamy dawno ze sobą i wtedy nie było kryzysu i teraz nie ma kryzysu. Jakoś dzisiaj ktoś nas zapytał, czy jesteśmy nadal w sobie tak samo zakochani i właśnie odpisywałem, że chyba nawet bardziej, bo znajdują się zakamarki, których się jeszcze nie poznało. No, to ja tak mam w wannie czasami, jak się myję. Znajduję zakamarki, których nie znałam. Ale naprawdę jest tak, że bo teraz zwłaszcza jak jest covidowa sytuacja, nie wiem jakie są wasze zawody aktualne. Czy co robicie teraz? Czy wychodzicie z domu, czy nie? Więc ja wychodzę, ale Cezary nie. Tak, ja siedzę niestety, mam home office od września. Wcześniej miałem home office do czerwca, potem lipiec, sierpień normalnie do ofisu. Teraz od września znowu home office, więc generalnie wychodzę na spacery, bo nie są u nas jeszcze zakazane, ale poza spacerami to faktycznie do pracy nie chodzimy. Darowizna wychodzi. Tak, codziennie i tak. Ja wiem, o 4 rano sobie słyszałem o tym, to jakiś horror. Tak. Ale wiesz co, ale nie to, że wychodzisz, to ja myślę sobie akurat, że to dla związku to dobrze, bo przebywanie z sobą 24 godziny na dobę jest dosyć trudne, znaczy nie dosyć, bardzo trudne, no. Ale kwestia podejścia, bo my jednak mieszkaliśmy, pracowaliśmy i byliśmy ze sobą 24/7 i to jest do przeżycia. Jak widać. Dobra, pierdolę was, nienawidzę was, odejdźcie ode mnie. A powiedz, czy tęsknicie za Szczecinem, za Polską? Nie.
Za Szczecinem trochę tak. Wiecie co, no, to jest też taki, to jest kupa czasu, nawet w sumie aż 5 lat też nawet mieszkałeś, więc to jest kupa czasu, więc poza tym wiadomo, tęskni się bardziej, chociaż chyba się tęskni za ludźmi, a nie za miejscami, więc no tak, chyba bardziej no tak. Za ludźmi. Chociaż z drugiej strony, by nie patrzeć, Szczecin, wspaniały teatr współczesny, Filharmonia, no za tymi miejscami też się trochę tęskni. No, za teatrem współczesnym się bardzo tęskni, o Jezu, Jezu, jak się tęskni. Czy za Pionierem. O, za Pionierem się tęskni bardzo. A Pionier jeszcze jest otwarty? Nie, on już się nie zamknął? Teraz kasę. Jest nawet jakaś zrzutka na to, żeby ratować Pionier. My się tam dorzucaliśmy, bo jest jakaś zrzutka, żeby ratować Pionier i wiesz. Ale dajcie, że my też mamy zrzutkę. My też mamy zrzutkę, nie ważę czego. Dobrze, też się dorzucimy. A w ogóle powiedzcie nam, chłopacy, jak się zmieniło wasze życie? Bo ja tam chcę się zwracać jako po prostu was, którzy zalegalizowali związek, no nie w Polsce. W Republice Federalnej. Tylko chciałbym się zwracać po prostu dla gejów i lesbijek, którzy na przykład nie są za związkami, nie są za małżeństwami. Ja na przykład i uwaga, pierwsze pytanie, bo ja tylko dwa szybkie pytanie. Czy to był związek partnerski, czy to było małżeństwo i jak bardzo ten jakby uformalizowany związek teraz wpłynął pozytywnie na wasze relacje, na wasze albo życie. Negatywnie. Albo negatywnie. I jak reagowali też ludzie w innych krajach, jak to załatwialiście i po prostu zgłaszaliście? To są takie pytania. Bardzo dużo pytań zadałeś. No niech mówią teraz oni sami. To ja może tak szybko na to, co zapamiętałem. Bardzo łatwo, to znaczy tak, jak pierwszy raz przyjechaliśmy do Republiki Federalnej Niemiec. Czekaj, może na pierwsze pytanie od razu odpowiem. To nie jest związek partnerski, tylko małżeński. Czyli mąż i mąż. Tak, mąż dokładnie. Mąż. Jak wyjechaliśmy pierwszy raz do urzędu w Niemczech, przywitała nas przesympatyczna, później się okazało, urzędniczka, ale tego pierwszego dnia siedziała... Lat 66. Tak, siedziała taka... Willkommen. Tak, siedziała, słuchajcie, w takich brylkach, taka Helga typowo niemiecka i zrobiła chyba wszystko, żeby nas od tego ślubu odwieźć, ponieważ w Niemczech bardzo trudno jest uzyskać rozwód, więc oni w pierwszej kolejności mają się w 100% upewnić, że ty ten ślub chcesz wziąć. I zasypała nas szeregiem dokumentów, które mamy dostarczyć i mówi, no to jak już to będziecie mieli, to ustalimy termin. No a my 3 dni później, 4 dni później przyjechaliśmy z tymi wszystkimi dokumentami, więc ona uznała, że chyba naprawdę nam bardzo zależy i od tego momentu jej nastawienie się bardzo zmieniło. Przede wszystkim była bardzo miła i wiecie co, my już to mówiliśmy tyle razy, ale może wam to też to u was powiedzieć. Wiecie co było najbardziej wzruszające, jak ona w dniu naszego ślubu, w momencie kiedy podpisywaliśmy dokumenty, w tej takiej prywatnej sali, przed całą uroczystością, powiedziała do nas, że ona całą noc spać nie mogła, bo ona czytała o sytuacji gejów i lesbijek w Polsce i ona się martwi i ona nawet jest nam w stanie załatwić mieszkanie w Niemczech, ale żebyśmy my z tej Polski wyjechali jednak, bo to będzie dla nas niebezpieczne mieszkać tam jako mężowie. I wiecie, urzędniczka obcego państwa mówi wam coś takiego i macie no jednak trochę wzrusz, nie? No. I pół roku później wyjeżdża. Ja teraz nawet mam wzrusz, powiem wam szczerze. No, ale to było, wiecie co... Ja jeszcze dodam tak od siebie, bo pamiętam, jak Jakub z Dawidem próbowali załatwić dokumenty w polskim urzędzie. W naszym przypadku to wyglądało tak, że weszliśmy i nawet pani nam pomagały załatwić wszystkie dokumenty. Szczecin, polecamy. Te panie były tak przemiłe. Ja nawet jak zmieniałem nazwisko, to mi urzędniczka pomagała wpisać odpowiednie uzasadnienie, żebym dostał dokument taki, jak mam nazwisko w Niemczech, bo to niemieckie używam na całym świecie, tym cywilizowanym, a w Polsce nie mogłem, więc musiałem... A jakie masz? Sobczyński Bryś. Właśnie, bo to jest ważne, bo może nie wszyscy wiedzą, ale wy macie podwójne nazwisko, obaj przyjęliście, prawda? To jest bardziej skomplikowane, ponieważ w Niemczech jest tak zwana, nazwijmy to prezydencja nazwiskowa, czyli jedno nazwisko jest ważniejsze od drugiego, więc tylko jeden z małżonków może nosić podwójne, a ten drugi jest ważniejszy. To czyli Darek ma Bryś? Tak. A ty masz Bryś? Darek ma nadal swoje, ponieważ... Czyli widać, że jest aktywny i pasywny. Czyli powiem tak, Angela Merkel nie ogarnęła. Czyli od razu widać, że jest aktywny. Wiecie co, uznaliśmy, Darek jest Niemcem, uznaliśmy, że tak będzie nam dużo łatwiej w razie jakichkolwiek ewentualnych komplikacji. No, sami widzicie, co się teraz w Polsce dzieje i jak to fajnie, wygląda. Fajnie, w Polsce jest fajnie. Pozdrawiamy. Co wy chcecie? Zobacz. Polska! Polska! Biało-czerwoni! Słuchajcie, a ja was zapytam tak... Panie skacze, jest pedałem!
Słuchajcie, ja was zapytam o coś takiego już trochę z innej beczki, bo u was tak jest bardzo, u was jest bardzo świątecznie. Jak wyglądają was święta teraz? Czy to jest tak, że... Czy wasze rodziny się spotykają, czy też jeździcie? Mówię, to oczywiście teraz jest COVID, to jest już jak tam teściowa, Darek? Właśnie, właśnie. Jak to wasze rodziny, jak one tam... Jak one żyją. W naszym przypadku nie było tego problemu, że któraś się rodzina była anty, więc pod tym względem mieliśmy naprawdę duży, duży luz, bo i mój ojciec, i brat, i od Cezarego cała rodzina, nie było żadnego problemu, więc od początku było dobrze. Nie, nie musieliśmy się niczym stresować. I spędzacie święta tak razem z nimi, tak rodzinnie? No w Polsce teraz nie, bo 5 osób tylko. Teraz to wiadomo, że nie. My teraz w tym roku nie przyjedziemy, ale poprzednie święta spędzaliśmy razem. Poprzednie 6 świąt spędzaliśmy razem. Przez 6 lat spędzaliśmy święta razem. No właśnie, ograniczenia jakieś świąteczne, covidowe będą tam u was w Niderlandach, czy... U nas w Niderlandach jest bardzo przedziwna sytuacja. U nas w Niderlandach. No u was! No, u nas w Niderlandach zapomnieliśmy, jak to się po polsku mówi. Znaczy, żebyście mieli świadomość jednej rzeczy. Jak będę wybierać się do Niderlandów, to nocuję u was. I nie ma, spoko. To nawet nie jest pytanie, tylko ja was informuję. Tak. Spoko, do ogarnięcia. Tą piwnicę, Darek, posprzątasz dzisiaj. Nie? A powiedzcie... Czekaj, niech skończy. Ale COVID. Tutaj tak. Sytuacja jest prześmieszna i przedziwna, ponieważ ten naród jest dosyć karny i jeżeli rząd coś powie, to faktycznie ludzie bardzo szybko to chwytają, więc nie było takich jakichś problemów, nie ma jakichś takich zbędnych dyskusji, ale jednocześnie nie wprowadza się takich obostrzeń, jak są w Polsce i jeżeli one są już wprowadzane, to wyglądają jakby bardziej sensownie. Aczkolwiek jest mnóstwo jakichś bzdur, typu alkohol można sprzedawać tylko do godziny 20 i nawet jak jesteś gościem hotelowym, to o godzinie 19.55 możesz zamówić ostatniego drinka i pomimo, że hotele są albo otwarte. Albo ostatnie 3 butelki. O, to nie. To ja bym tak, proszę 4, bo jest za 5. I nikt ci nie zabroni zamówić tych 4 butelek, to jest w ogóle jakiś absurd, więc możesz pić po 20, ale nie możesz kupić po 20, a jesteś gościem hotelowym. Możesz wjechać do hotelu i chodzić tam do spa, ale spa w mieście musi być zamknięte, bo tam już nie możesz chodzić. Wszystkie restauracje, kluby muszą być pozamykane, ale w hotelu mogą być otwarte, więc teraz wszyscy Holendrzy i cała kupa Niemców po prostu siedzi w hotelach w weekend. No, nic dziwnego. Słuchajcie, a ja was zapytam tak, bo jedna rzecz, jedno pytanie, które nie padło, a które jest moim zdaniem bardzo ważne, to jest takie, że wy jesteście Niderlandy, mieszkacie tam, a czemu nie Barcelona? Barcelona! Wszyscy wybierają Barcelona, w ogóle Poland Barcelona, Grabari Barcelona. My też. My też Barcelona. No, my rozumiemy, ale tak generalnie stwierdziliśmy, że geje do Niderlandów, pedały do Barcelony, no. Jaki podział. Powiedzcie tylko nam tylko taką jeszcze ostatnią rzecz. Jak tam wasz język? Właśnie. Chuje morche? Czy tylko po angielsku gadacie, czy troszeczkę uczycie się tego jednak holenderskiego? Ja się troszkę uczę, ponieważ może mi się to przydać w pracy, aczkolwiek też COVID wszystko zepsuł. Natomiast tutaj po angielsku się absolutnie bezproblematycznie wszystko załatwia. Albo po niemiecku. Chuje morche? Chuje afund? Chuje mi tak jeszcze jest w międzyczasie. Coś jeszcze? Powiedzcie, a jeszcze takie ostatnie pytanie, zanim się rozłączymy. Powiedzcie, czy planujecie adopcję dzieci? Wiesz co, to było tak, że 2 lata temu o tym rozmawialiśmy i uznaliśmy, że jeżeli kiedykolwiek dojdziemy do tego etapu, ponieważ po zamknięciu firmy ten etap się bardzo nam oddalił, to jeżeli faktycznie zdecydujemy się na zaadoptowanie dziecka, to będzie to dziecko w takim dziwnym matematycznym obliczeniu, że ja bym chciał być nie starszym ojcem na początek jego życia jak 40 lat, więc ono już na dzień dzisiejszy musiałoby mieć 2 lata. No i ten czas płynie, więc może to być 6-latek za lat 4. Albo 5-latek za lat 3, zobaczymy, jak się powoduje. A jak wygląda sprawa adopcji, bo wy jesteście formalnie małżeństwem niemieckim, to czy tam małżeństwa mogą... Tak. Mogą. Czyli normalnie dzieci z Brukseli bierzecie na prawie kurwie. Ja to bym adoptowała takiego 12-latka i powiedziała, jestem twoją mamą. W razie czego mamy kody zniżkowe, więc bez problemu.
O Jezus, tak, jak... trochę sprzedaliśmy na rynku lokalnym, znaleźliśmy trochę innych gejów z Polski, którzy bardzo chcieli być ojcami i nawet jakieś lesbijki chciały być matkami. One mają trochę łatwiej niż geje, ale te akurat nie dały rady, więc tam już trochę sprzedaliśmy. No i dostaliśmy teraz super skody zniżkowe, także na hasło Hello w Wabrysie, mówione poprawnie, Charlotte, poprawnie, nie halo. Nie ma opcji. A jak ja mówię? Nie ma opcji. A jak ja mówię? Halo mówisz. Ona w życiu nie mówi tego poprawnie. Hello, przez E. A, hello, to Wysie, wow, fantastic. Słuchajcie, bo musimy kończyć naprawdę. Uwaga, 33% zniżki na pierwsze i 60 na drugie. Yes, ja wezmę to drugie. Ale tylko 11-latka bym wzięła. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo miło mi było was widzieć, bo widzieliśmy się teraz w Warszawie. Bardzo dawno. Nie, ja ich widziałam w Violi, jak oni byli na naszym show z Lolą, przyjechali kiedyś do Warszawy. No, ja prawda w Violi nie występowałam. Ale widziałaś ich ostatnio nas w tym, w Lof. Nie, mi jest teraz smutno, ale nieważne. Ale poczekaj. Ale wiecie, co jest najlepsze, że my specjalnie dla Charlotte pojechaliśmy do tego Violi, bo tak. My w ogóle nie mieliśmy być wtedy w Warszawie, ale specjalnie dla Charlotte. Ale mamy z... No i co, nie warto, prawda? Dziękuję. Rozłączam was. Nie, ja tylko pamiętam do tej pory, że ktoś im pizzę ukradł. Ale wiecie, to zanim się rozłączymy, zanim ten COVID, jak już ten COVID minie, to my planowaliśmy przyjechać na te stand-upy i perfekcyjność. I to już było tak, że się szykowaliśmy ze dwa Zapraszamy razy. Zapraszamy jutro, ale... online jest, jakbyście chcieli zobaczyć, jaki, czy opłaca się zobaczyć na żywo. Jest online, rzeczywiście, nagrany jest w pubie, to jest takie występ, nie że w warunkach domowych, tylko w pubie. I jest oczywiście bez publiczności, więc... Trochę to wiadomo, że jest inaczej, wtedy gorzej, bo nie ale ma możecie tego... zobaczyć, czy się opłaca zobaczyć to na żywo, więc tak. Nie opłaca. I najtańsze bilety już od 10 zł, to was stać na pewno, kurwa. A jeżeli płacicie tutaj 200 zł, to będzie za darmo. U nas jak się wpłaci 200 zł, to wtedy jest za darmo. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, musimy jak lecieć. Jak 200 to za darmo, no to tak jak zniżka znaczy, na dwie życie. Osoby dostaną, bo... Jest osoby. Też taka zniżka na hasło, ale to nieważne. To damy radę. Pamiętacie, że my teraz musimy kończyć. Mamy taki chujowy lockdown, że tylko pracują na wirusowy. Czarek i Darek, bardzo dziękujemy wam za spotkanie. Wysyłamy wam dużo buziaków. Do Niderlandów. Linka wam wyślemy z rozmową. Pamiętacie, że trzymacie do nas dziecko. Tak jest. Kody zniżkowe i oglądacie nas do końca. Trzymajcie się. Pa! Dzięki, pa. Miłego pawa.